Cześć wszystkim, znowu Płonio 7, dalszy ciąg, Pillars of Hej Eternity. there. Dobra, obiecałem. Teraz sobie pójdziemy do sklepu zrobić mnóstwo nudnych rzeczy. Ponieważ gry RPG to w 30, jeżeli nie 50% robienie nudnych rzeczy. Okej, okay, dobra. A ja się od tego umykałem. Naszego przybycia. Praktycznie cały czas. Dobra, kto to sprzedawał? Chyba ty. Północna budowa Aumanin góruje nad ladu, bla 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 bla. Witaj, jesteś pierwszą nową osobą, którą widzę dłuższego czasu. Czym mogę służyć? Co tutaj masz? Obawiam się, że przybywasz w dziwnych czasach. Nie mogę zachorować jak wylak kiedyś, ale nadal możemy... Nadal mamy porządną broń i pancerze. Wszystko wykute w naszej kuźni. Dobra, pokaż co masz. A, co się stało? Nie mamy materiałów. Od ponad tygodnia czekamy na dostawę, a to ani śladu. Muszę założyć, że zostali napadnięci przez rozbójników. Droga na wschód, aż się roi od nich. A może moi robotnicy sami uciekli z wozem i gdzieś wszystko sprzedali. Chociaż pewnie by się nie ośmielili. Ma rację odnośnie rozbójników. Ciężkie czasy na wsiach i ucieczka do miast tworzą... aż nazbyt wiele okazji dla osób pozbawionych skrupułów. Jeżeli wybierasz się na tą stronę, to może rozejrzysz się za moim wozem, albo przynajmniej za moimi materiałami. Domyślam się, że jeżeli jechali przez czarne błonia, to jedyna dogodna droga. W tej chwili większość naszej broni wysyłamy jego lordowskiej mości Redrickowi. I tak być powinno. Dla przyjezdnych niewiele pozostaje. Mamy za mało żelaza. Dobra, znajdę twoje materiały. Wobec tego zyskasz moją wdzięczność. Jeżeli mi je dostarczysz, będę w stanie zaoferować ci więcej. Poczynając od rabatu. A, jeżeli znajdziesz moich pracowników, przekaż im, żeby się pośpieszyli, bo inaczej mogą zacząć uczyć się rolnictwa. Hey Okej, wiecie co? Zmieniłem zdanie. Zanim zaczniemy sprzedawać temu panu rzeczy, mógłby się przydać ten mały rabat. Tak. Sam mógłby też odpocząć w karczmie przed podróżą. Na szlaku raczej na pewno spotkamy jakieś nieprzyjemności. Dobra. A rzeczy do sprzedania mam dużo. Tutaj pan też ma parę fajnych rzeczy na sprzedaż. Więc... Więc przydałoby się zrobić porządek z tym. Mm-hmm. Dobra, czarne błonie, o ile się nie mylę, są na wschód od tych wideł jakimś tam. Sure. Widły Magrany. Dobra, zobaczmy. Albo tu, albo bezpośrednio na wschód od Złoconej Doliny. Nie pamiętam, które dokładnie to jest to. Aczkolwiek, ta. Ta droga... O, czarne błonie, czyli tutaj. Ta droga prowadzi nas do Kednura, gdzie na razie jeszcze nie pójdziemy. Ponieważ musimy pójść tędy, ta droga prowadzi do twierdzy Redricka. A już komuś przyrzekliśmy, że skrócimy Redricka o głowę. Albo dwie. Dobra. Znajdźmy dostawę. W okazji na pewno znajdziemy też parę innych rzeczy. Bądź stworów. Ale cóż, o to nam chodzi. No, na przykład tego trolla leśnego. O właśnie, zapomniałem. Wszyscy najpierw... Salwa z broni dystansowych. No może nie wszyscy. Okej. O, idzie tu. Fajnie. Możemy oślepić tego ogień. Tego powalimy. Sobie powalimy obu. A ten będzie oślepiony, więc będzie w drugiej kolejności na powrót. A teraz magia. Dobra. Powaliłeś go? Chyba ci się nie udało, dobra. Dobra, jeszcze trochę więcej magii.
I ty też. Może powinienem się sfokusować na jednym. Okej. Teraz flankujemy tego pana. Dobra. Bez problemu. Gra na razie nie sprawia jakby problemów, ale... Ale na to jest jeszcze czas. Wierzcie mi. No i zaczęła grać ładna muzyczka. He, a to kto? William Baranie. Niech cię szlak. Brać go, dorzucimy jego ekwipunek na stos. Okej, okay, może to ci panowie, którzy pokradli karawany. Zaraz się dowiemy. Dobra. Go przewrócimy. Dobra. Tam jest paru innych panów. Ale dobra. To są po kolei. Dobra. Ten pan padł chyba? Tak. Dobra. Teraz z tego. W sumie możemy oślepić tą panią. A, jednak nie, tak jeszcze żyje, dobra. Tak lepiej. Okej. Okay. Jeszcze ten pan został. Już nie stanowi zagrożenia. Okej. Okay. Okej, okay, czyli na koni stali za ten rabunek. Dobra, co my tu mamy? Miód pitny i dużo złomu. Wodna gąbka. Okej, okay, fajnie. Coś do jedzenia. Hey there. No i tu są te za... Mikstura chyżych stóp. Szybkość ruchu plus 3 przez 30 sekund. Okej. Okay. Komu moglibyśmy to dać? Może dajmy jej. Poza tym zbieramy wszystko. Just say the word. I'll go on ahead. Dobra. Skrzynia transportowa. Okej, okay, fajnie. Jest to, czego potrzebowaliśmy. I postrzepiona kartka. Potrzebuję, żeby dostarczyć nasz towar na sprzedaż do Krunda. Nie będzie z tobą rozmawiał, dopóki nie wypowiesz słów Itzneoben i Leflot. Znajdziesz go w darze. Ale wyłącznie po zapadnięciu zmroku. W darze? Gdzie jest dar? Okej, okay, brzmi jak... zobaczmy mapę. Nie ma takiej lokacji jak Dar. Może tak się nazywa ta... O, Dar Ondry. To może tutaj spotkamy tego pana. Okej, dobra. Muszę zapamiętać, że mamy kwestie tam do rozwiązania. Okej. Na razie chyba nie muszę tutaj więcej chodzić. Jakiś smoczek tutaj padł. Okej. Okay. Temu panu zaraz przyszplimy trochę parę rzeczy do ziemi. Okej. Okay. No, całkiem nieźle możemy go... załatwić, zanim jeszcze nawet do nas podejdzie. Za długo to trwa. Dobra. Wszyscy ognia. Też. No, dobra. Ile to jej zadało? Troll leśny, trafienie, podstępny atak. Tylko 14. To nie, nie jest też tak dużo. Dobra, wstaję. No to jeszcze raz pewnie. Już w sumie nie zdążę. Dobra. Sure. Coś tu ma? Nic nadzwyczajnego. Spoko. Dobra, myślę, że nie będziemy się tu dłużej krzątać, ponieważ i tak jeszcze tutaj będziemy przechodzić.
kiedy do Kednury będziemy szli. No. Just say the word. Okej, elegancko. Będziemy iść do Kednury i tak jeszcze tutaj będziemy przechodzić, więc na razie to tyle. Czy tu znajdziemy dostawę dla Kowala? Znajdzie dostawę. Tak, ciekawe co z tymi ludźmi, którzy wieźli tą dostawę. Nie, wiecie co, zmieniłem zdanie. Poszukamy, może znajdziemy ich gdzieś tutaj. Okej, okay, Wicht. Jeszcze raz spotykamy coś takiego. O, ciekawe czy to są te przenośniki dusz całe i możemy je odpędzić. Zaraz zobaczmy. Święty blask, tylko raz mogę użyć, dobra. No, całkiem nieźle ich to pohiereszowało. Teraz wykończymy ich magią i powinno być nieźle. No, rzeczy same. Okej. Chyba pierwszy stwór, na którego zadziałało. Ten święty blask. Spoko, okej, dobra. Znaleźliśmy chyba ten wóz. Okej. Przewrócony wóz naszpikowany jest bełtami. Plamy krwi pokrywają popękane drewniane listwy. No i widzieliśmy duchy ludzi, więc... Więc to chyba wyjaśnia sprawę. Dobra. Wracamy. I możemy się wziąć za sprzedawanie. I co następuje po sprzedawaniu? Kupowanie. Dobra. Dobra. Good day to you. A, wróciłeś. Czy mogę służyć? Znalazłem materiały, na które czekałeś. Rzeczywiście, znakomita wiadomość. Nareszcie możemy znowu wziąć się do roboty i pokazać prawdziwej jakości godną czarnego młota. Nie te marne mieczyki. Okej, całkiem sporo doświadczenia dostaliśmy. Proszę, oto próbka. Może nie mam w tej chwili odpowiednich materiałów, ale wciąż wyrób kuźni czarny młot. Śmiało, weź sobie. Drzwi do spiżarni. No tutaj jeszcze odrobina zapłata za pomoc. Czy znalazłeś kogoś przy wozie? Tak, znaleźliśmy duchy, ale nie mamy takiej opcji. Wóz porwali rozbójnicy, wątpię, by twoi pracownicy przeżyli. A biedni głupcy, zawsze mówiłem, żeby nie żałowali grosza i najęli strażników. Będę musiał zatrudniać nowych pomocników. Nie chcesz może się tutaj osiedlić i zająć dostawami? Dziękuję ci za okazaną pomoc, przyjacielu. Daj mi nieco czasu, a będziesz mógł sobie wybrać coś nowego z asortymentu broni. No spoko. I dostaliśmy drzwi do spiżarni, czyli dużą tarczę. Ta. Co ona ma? Odbicie, przyznanie, robnięcie. Co to jest? Szybkość średnia, przerwanie. Efekty, cel, miażdżone, odbicie obrazu. Jakiś specjalny atak? Może. Dobra, teraz będziemy używali drzwi od spiżarni jako tarczy. Świetnie wyglądają. Okej. To możemy wrzucić. To też. Okej, łuk bojowy. To jakiego łuku używasz? Myśliwskiego, 11 do 17, co jest lepsze? Łuk bojowy jest lepszy niż łuk myśliwski. Porównaj. Lepsze, średnie, zasięg. Tak, we wszystkim jest lepszy. Więc przestań korzystać z łuku myśliwskiego.
Dobra, to sprzedamy w takim razie. Brygantyna, właśnie. Czy zamienić to na to? Ta odporność na miażdżone, troszkę mniej na kwas. A to ma lepszą odporność na kłód, ale mniej na ogień zimno. Dobra. Weźmy brygantynę. Troszkę spowolnił na paladyna, ale i tak ma beznadziejne obrażenia, więc nie powinno mu to przeszkadzać. Dobra. Czy komuś chcemy dać na pierśnik? Nie, nie, bo kapłan nie chce, kapłana nie chce spowalniać, on ma swoją fajną zbroję, więc... Więc na pierśnik na razie dziękujemy. Dobra, sztylety też na sprzedaż. Szable też, mamy te stiletto, które stwierdziłem, że będę używał. Okej. I te rzeczy... No i dobra. A, jeszcze jedna mała tarcza na sprzedaż, dobra. Wszystko, co mamy w kufrze, możemy sprzedać. Prawie wszystko. Okej. Są też fajne rzeczy do kupienia. A tym się za chwilę zajmiemy. Dobra. To będzie sporo klikania. Dobra. Solinna halabarda. To też pewnie sprzedamy. Dobra, wiecie co? Parę rzeczy sobie jednak pozatrzymuję. Czy na pewno nie tych tarcz. Średnia tarcza okrągła. To małe tarcze mogę posprzedawać. Te wszystkie rzeczy też mogę posprzedawać. Dużą tarczę sobie zachowam. Sztylety. Szable. Zatrzymam sobie po jednej sztuki broni, tak na wszelki wypadek. Byśmy mieli coś kiedyś gdzieś użyć. Dobra. Labardę sprzedać. Laskę. Morgenstern. Kostur bojowy. Łucznie. Halabardę w sumie też mogę sprzedać. Mam pikę, która jest lepsza. Dobra, parę tego złomu. Dobra. Pancerz watowany. Sobie zatrzymam jedną lekką zbroję. A pierśnik też może sobie na razie zatrzymam. Nieborskie ubranie. Co mi zbroja, która ma zero redukcji obrażeń. Czy można ją pewnie ulepszyć, żeby miała więcej. Ale cóż. Zatrzymał sobie na przyszłość. Pancerz skórzany. Ten ładniej wygląda. O ten. To ten sobie zatrzymam. Ten sobie też nie jest brzydki. Szaty. Lekki pancerz. Dobra. Też sobie zachowam. Dobra. No, są w różnych krojach te ubrania. Okej, dobra. To jest, co, to nam da całkiem sporą sumkę. Dobra, jeszcze parę tych... Kaptury sobie może zachowam. Peleryny, tak, skoro... To sobie zachowam, bo ładnie wygląda. Ale w sumie nie są mi do niczego potrzebne. Dobra. Żarcie. I różności. Mam sporo książek, które mogłem posprzedawać, ale nie muszę. No i składników alchemicznych na pewno nie chcę sprzedawać, dobra. Więc to nam dało troszkę złota. I co możemy kupić? Możemy kupić stiletto dla... Wow! Wartość... Tak. Tutaj ta wartość jest zdecydowanie większa od tej, co wyświetla się na... karcie przedmiotu, ale dobra. Wstrząsający dotyk przy krytyku. Okej. No, całkiem sporo obrażenia. Przeskok wróg. No, to całkiem fajna broń. Podpora muru, lanca jeny. Pika. Okej. Sumiana 20 draśnięć na trafienie. Okej, spoko. Podpora muru. Krytyki mogę spowodować powalenie. Mech. Dobra, to jest ten cały nasz junk. Już sprzedaliśmy i są jakieś ciekawe rzeczy. Na przykład
Ale ryna odwrotu, obrona podczas odstąpienia. To jest bardzo fajna rzecz. Przydałaby się łotrzykowi. Pas stąpania, redukcja obrażeń. Mały pierścień odbicia. Mały pierścień ochrony. I to tyle. A, są jeszcze jakieś pancerze, na przykład solidna kolczuga. No, całkiem dobra jest. Lepsza i troszkę lepiej odzyska... gorsza kara. O, i solidna brygatyna. Czyli plus 2 do redukcji obrażeń. Solidny pancerz watowany. No tego nie zamierzam kupywać, na pewno jakieś znajdziemy. W takich lub innych okolicznościach. A to stiletto wygląda naprawdę fajnie. Tak. Stiletto, tak, dobrze to czytam. To też jest w sumie całkiem fajne i 4000 sztuk miedzi, no. Ale dobra, myślę, że sobie to stiletto kupię. A, kupiłbym, gdybym mógł. W takim razie kupię tam pelerynę odwrotu. Aż ona się przyda łotrzykowi. A co teraz ma? Odbicie plus 5. Dobra. W sumie też nie gorsze, ale... Nie jest gorsze, ale co tam. A każdy poza tym coś już ma. Ty co masz? Wola plus 9. To masz i tak pewnie sporo woli, co? No. To weź sobie odbicie zamiast tego. Dobra. To na razie tyle. Mm-hmm. Szło szybciej niż się spodziewałem. No to teraz jeszcze raz odpocznę w karczmie. Bo sporo czasu minęło nam na podróży. Więc nie chcę wejść do nowej lokacji od razu zmęczonym. Ogólnie niepotrzebna strata czasu. A raczej odpoczynków. Hello. Przy okazji kupimy od niej zestaw obozowy jeden. Okej, okay. Żeby mieć pełen zestaw. I idziemy. Yeah. I dobra, droga na wschód. Idziemy na wschód, zawsze na wschód. You must gather your party before venturing forth. A, szkoda, że Piotr Franceski tego nie przeczytał. Dobra, idziemy do posępnej kniei. Już to jest droga, która prowadzi do twierdzy Rodrika. Jak już wspomniałem. Nie chcemy trybu szybkiego. Tutaj chyba spotkałem więcej tych zombie. Ktoś tutaj nieźle sobie poużywam na tym płocie. Złoty seller. Okej, tam jest chyba wejście. Przejście dalej. Zobaczmy, co tu jeszcze jest na tej drodze. Za rzeczami. Chyba nic. Dobra. No to zbadajmy tutaj, co jest. Okej, młody. Młody oszczepnik, to te pająki. Dobra, możemy po kolei je zdejmować. Wow, to bolało. No, zdecydowanie to bolało. Dobra. To jest podwalone, to chyba strzel do niej, gdzie już miała kratkowy atak. Okej, dobra. Tutaj ktoś leży sobie i odpoczywa. Hełm barani. Fajnie wygląda. No i poza tym troszkę więcej jedzonka. Wicht, okej.
Stawmy się jakoś sensownie. Kapłan, kapłan, kapłan. No. Hey there. Się nazywa ekspresowa obsługa. No i to tyle, tak? Dobra, jeszcze tam. To wzgórze możemy pójść. Dobra. W następnym odcinku zwiedzamy tą drogę i udajemy się do twierdzy Rodricka, żeby knuć przeciwko prawowitemu władcy tej krainy. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!